Witam, jestem Black Rose. W pierwszych słowach muszę wytłumaczyć, co to jest sukub, ponieważ ludzie kojarzą tę postać z nieprzeciętną laską, która uwiedzie wszystkich facetów i to naraz. Poprawka. To jest zwierzątko, które ma ohydne kopyta, szczurzy ogon, rogi demona, koszmarny i ochrypły głos przepitej do cna pijaczki i plecy ozdobione kikutami obciętych skrzydeł. To demon. Z człowieka ma tylko zgrabny tyłek, biust i twarz. Do tego jej hobby, bo wychodzi, że to ona, to mordowanie, znęcanie się i seks ze wszystkim, co się rusza. Dlaczego tak dobrze się nią gra? Ponieważ każdy ma w sobie jakiegoś demona, który od czasu do czasu z nas wychodzi i chce posiekać wszystko, co jest pod ręką. Okej, może nie wszyscy, ale ja tak. A teraz do rzeczy. Sukubus to typowo pierwszoosobowa przygodowa gra akcji. Nacisk na akcji, ponieważ wszystko dzieje się tam bardzo szybko i jest mnóstwo wrogów do ubicia. Gra została wydana w 2021 roku przez polskie Madmind Studio. Pozycja ta stanowi kontynuację Agony. Bez cenzury Agony Unrated. Fabuła dzieje się po wydarzeniach z pierwszej części i ściśle łączy z nią. Spotykamy znajome postacie, ale gameplay to już inna sprawa. Agony to typowa skradanka, w której przemykamy po piekle jako nieczysta dusza i szukamy odpowiedzi, a sukubus to rozwałka. Trafiamy do starożytnego piekła, to nie jest żadne chrześcijańskie piekło, akcja dzieje się dużo wcześniej, i przejmujemy kontrolę nad sukubem o imieniu Wydija. Kiedyś była to ulubienica czerwonej bogini, pani tego całego pajslu, ale po zbuntowaniu się i przejęciu władzy przez Nimroda i naszego sukuba, obowiązkowo do nadrobienia pierwsza część, teraz my tu rządzimy. Problem w tym, że inne demony też chcą władzy i właśnie teraz mamy bunt. Jeśli ktoś grał w pierwszą część, wie, czego się spodziewać. Jeśli nie, to na pewno gra kojarzy mu się z wyuzdaną panienką i seksem. To jednak jest tylko dodatek, bo gameplay jest naprawdę ciekawy. Sukubus to przygodowa gra akcji i słyszałam też, że survival horror, ale jakoś mi to zdecydowanie nie pasuje do stylu gry. Racja, że zabijamy hordy przeciwników i można to nazwać przetrwaniem, ale nic poza tym. Nic nie zbieramy i nie chowamy się, jak to bywa w survivalowych horrorach. Widok mamy z pierwszej osoby. Jednak gdy Wydija wspina się, kamera ucieka do góry, niezbyt daleko i każdy może obserwować jej zgrabny tyłek. Ja polecam grać z cenzurą. Cenzura to słowo kojarzące się nam bardzo źle, ale w tym przypadku to naprawdę uzasadnione, nawet dla dorosłych, ale wrażliwych ludzi. I wcale nie chodzi mi o goliznę, która w piekle jest uzasadniona, ale o sceny, jakie tam się rozgrywają. Mówię na przykład o szukaniu kolekcjonerskich znajdziek typu seks. Tak, nasz sukub w swoim apartamencie ma osobne pokoje z takimi rzeczami i jeśli ktoś chce mieć wszystko zaliczone, musi znaleźć takie coś. Całe szczęście, że filmiki można pomijać. Naprawdę to niegrzeczna gra, jeśli ktoś tylko na to pozwoli. Jeśli nie, można to spokojnie obejść. Zresztą cenzura jest niezmienialna, dopóki się nie wgra bezpłatnego DLC. Mały problem jest w tym, że możemy pożegnać się z niektórymi osiągnięciami, jeśli mamy wersję okrojoną. Na początku wygląd naszego sukuba jest dosyć konkretny i jest mało opcji do zmian, ale bardzo szybko wraz z kolejnymi etapami odblokowują się nam skiny. Oczywiście postać możemy trochę zmienić od razu, to znaczy wymodelować twarz, biust, sylwetkę i tym podobne. Potem, jeśli tylko chcemy, możemy być nawet granatowi albo i biali w jakieś prążki. Tryb selfie zawsze jest pod ręką i można cykać fotki bez opamiętania. Za to jest nawet osiągnięcie. Po jaskini Wydii chodzimy sobie i zmieniamy wszystko, co nam nie spasuje, począwszy od wystroju wnętrz, a skończywszy na maziajach na naszym nosie i całej reszcie. Gdzie nie spojrzeć, tam jest jakiś stolik do zmian lub filmik do oglądnięcia naszej postaci. Na te zmiany jest jednak szybszy sposób niż szukanie odpowiednich stolików, ponieważ mamy wszystko w menu. Broń zdobywamy w trakcie gry, tak samo jak zbroje, czyli ubrania, które tak naprawdę nic nie zakrywają, ale za to każdy z nich posiada inne moce. Sukub posługuje się mocami i bronią białą w różnych wariantach, takie jak miecze, podwójne miecze, szybkie miecze, kosy, laski, młoty i tym podobne. W zależności, co na siebie włoży, może mieć od 2 mocy do 4 i każda zbroja to unikatowy ich zbiór.
Wszystko możemy znaleźć w bardzo przejrzystym menu. Miejsce, do którego trafiamy, jest pełne grzeszników, na które wkrótce przestajemy zwracać uwagę. Skoro tu są, to znaczy zasłużyli. Ciekawe jest to, że niektórych nie można zabić, a innych wręcz przeciwnie, i to dodaje nam trochę życia. Logicznie myśląc, skoro to piekło, to nie powinno się tu nikogo zabijać, bo to przecież dusze są. Ale tak nie jest. Wkrótce widzimy, że możemy zabić całe tabuny ludzi, wojowników i inne demońskie nasienie różnej maści. Od czasu do czasu trafia nam się boss lub dodatkowa mapka z areną na czas. Vidia nie walczy powoli z rozmysłem jak w Dark Souls. Tu albo ciecha się w zawrotnym tempie, chyba że się wzięło młot, i robi szybkie uniki, albo krąży po arenie. Im szybciej, tym lepiej. Odblokowane kolejne lokacje oznacza się na mapie. Jeśli wszystko znajdziemy w takim miejscu i zrobimy wyzwania, mapa nam się zaznaczy na złoto. Jeśli nie, zawsze można tam wrócić i szperać dalej. Uwaga! Po skończeniu gry odblokuje się nam orgia w naszym mieszkaniu. Jak to zobaczyłam, miałam chęć krzyczeć: wszyscy wypad z mojego domu! Nie jest to na stałe, można zmienić w dekoracjach wnętrz w menu, bo takie urozmaicenie w grze też mamy. Nie powiem, że nie ma w grze błędów. Ja miałam problem z wyrzucaniem do pulpitu przy wychodzeniu z menu. Najczęściej zdarzało się to przy opuszczeniu personalizacji lub zmiany zbroi. Mam jednak wrażenie, że to wszystko kiedyś minie, ponieważ non-stop są jakieś update'y. Długość gry to jakieś 10-12 godzin dla tych, co tytuł chcą przelecieć. Jeżeli ktoś chce zrobić wszystkie wyzwania, znaleźć znajdźki i robić rekordy na arenach, to może tam zabawić długie godziny. Patrząc na całokształt i porównując cenę Sukubus z innymi tytułami wydanymi w tym samym czasie, ta gra to taniocha. Cena jest naprawdę bardzo przystępna, nawet bez promocji. O grafice powiem, iż twórcy napracowali się głównie nad postacią. Wiadomo, włosy trudno zrobić naturalnie, ale cała reszta to wymuskana paniusia. Zbroje czasami robią psikusy, ale jest naprawdę dobrze. Lokacje to prawdziwe piekło, gdzieś pod ziemią, bez słońca i nieba, z paskudnymi widokami obolałych grzeszników. Chociaż na niektórych widokach zdecydowanie warto zawiesić oko i zrobić screena, pomimo że nie ma tu cukierkowych obrazków. Muzyka kojarzy mi się z jakimiś starożytnymi miejscami i pasuje do tego piekła. Nie ma tu elektroniki, niczego modnego, raczej coś w stylu Wiedźmina. Sukubus jest grą prostą, dającą dużo frajdy. Siekanie grzeszników i rozrywanie paskudnych demonów daje satysfakcję. Jeśli ktoś zagra z cenzurą, to radzę sprawdzić wcześniej, czy dzieci nie ma w pobliżu. Jeżeli bez, to uważajcie nawet na żony, mężów lub partnerów, bo może paść pytanie: a w co ty do cholery grasz? I jeszcze jedna uwaga dla pań. Jeśli kogoś właśnie rzucił ukochany, to ta gra jest naprawdę dobrym lekarstwem. Można tam bezkarnie pourywać lub skopać przyrodzenie różnym delikwentom.